Cześć, witam Was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat Studium Szmaragdzie od wydawnictwa Phalanx. Moja historia z tą grą jest taka, że kiedy wychodziła pierwsza edycja kilka lat temu na Kickstarterze, byłem bardzo, bardzo mocno nią zainteresowany ze względu na unikalny klimat i temat tej gry, tak? Bo to pudełko, ta gra jest na podstawie opowiadania Neila Gaimana właśnie o tym samym tytule. Jak już mogliście w przykładowej rozgrywce zobaczyć, chodzi ogólnie o to, że właśnie przedwieczni panowali nasz świat i powstaje ruch oporu, który ma zwalczyć tych przedwiecznych, więc pojawia się Sherlock Holmes, pojawiają się inne postacie znane z historii, z innych książek. Także naprawdę, jeżeli szukacie takiej gry euro, która zapewni wam jakby unikalny klimat, unikalny temat, to wydaje mi się, że to na pewno może spełnić wasze oczekiwania. No i przede wszystkim to też jest bardzo ciekawy tytuł ze względu na to, że to jest gra półkooperacyjna, których naprawdę jest bardzo, bardzo mało na rynku, a jeżeli są, to zazwyczaj są bardzo nieudane, tak? Bo one polegają na tym, że powiedzmy wszyscy walczą o zwycięstwo. Ale jeżeli, powiedzmy, nie spełnimy jakiegoś celu wspólnie, to wszyscy przegrywamy, tak? Tutaj to jest rozwiązane dużo lepiej, bo mamy te faktycznie ukryte role, które pomagają nie dość, że skupić się bardziej na klimacie, o czym jest ta gra, to jeszcze sprawia, że poza tym, że się wykonuje swój cel, muszę mniej więcej domyślić się, kto jest w moim zespole, a kto nie, bo ostatnia osoba na liczniku punktu zwycięstwa dostanie, jakby sprawi, że wszyscy z drużyny mają minus 5 punktów, co przy tak płaskiej skali punktowej, jak na przykład, nie wiem, 25 punktów maksimum, 5 punktów to jest naprawdę dużo, tak? Także no, musimy się dowiedzieć, kto jest z nami w drużynie. Nie możemy przede wszystkim tak w ciemno tutaj zabijać naszych jakby współgraczy, ich agentów, ponieważ jeżeli nie policzą nam się punkty za to morderstwo i jeszcze spowolnimy kogoś z naszej drużyny, może być faktycznie ciężko i samemu mogę przegrać grę jakby ze względu na to, tak? Jeżeli chodzi właśnie o skalowanie też tej gry, to niestety jest taki dosyć duży moim zdaniem problem. Może nie duży, bo po prostu my będziemy unikać na pewno rozgrywki dwuosobowej. Zagraliśmy na dwie osoby, naprawdę ta gra wtedy jest całkowicie odarta z emocji. Wtedy już zostaje nam tylko takie typowe euro, o, idę sobie dwoma ludkami, pozyskuję kartę. W sumie nie interesuje mnie za bardzo, jaka jest twoja rola, bo tak naprawdę to jest wtedy wyścig na punkty zwycięstwa, a nie ciekawa gra półkooperacyjna jakby z motywie właśnie takiej trochę zdrady, trochę dowiadywania się, kto jest kim, tak? Mnie w zasadzie dwuosobowo nie interesuje, kim jest mój przeciwnik, bo no i tak muszę więcej punktów od niego zdobyć, co by się nie działo, tak? Więc no, dużo naprawdę ta gra traci, jeżeli chcecie tylko i wyłącznie ją kupić ze względu na tryb dwuosobowy, raczej chyba bym to odradzał, tak? No i te właśnie te też ukryte role, one też nie są tak najmocniejszym jakby motywem tej gry, jakim można by było przypuszczać przy pierwszej rozgrywce w Studium Szmaragdzie, bo gra nam nie pozwala za bardzo, żeby tutaj oszukiwać jakichś przeciwników. W tym sensie, że nie możemy zwodzić innych graczy, że nie wiem, zabiję przedwiecznego albo pozyskam jakąś kartę, która daje dużo punktów zielonych, tak? Oczywiście mogę to zrobić, ale w przypadku tego, jak zdobywamy tak mało punktów w tej grze, jeżeli skupię się na czymś, co tak naprawdę ma tylko sprawić, że inni mi uwierzą, że należę do drugiego zespołu, to troszkę jest za dużo pracy i prawdopodobnie już nie odrobię tych punktów, tak? Bo jest ta ważna zasada, że jeżeli na przykład zabiję przedwiecznego, okej, otrzymuję na chwilę obecną tak powiedzmy 5 czy 8 punktów za jego zabicie, ale na koniec gry, jeżeli się okaże lojalistą, te punkty są mi odbierane, tak? Bo tylko restauracjoniści są w stanie pozyskiwać punkty za zabijanie właśnie tych przedwiecznych, tak? Także to jest to troszkę taki jakby broń obusieczna, tak? Bo z jednej strony jest świetny ten motyw, że i restauracjoniści, i lojaliści punktują troszkę w inny sposób, skupiają się na innej sferze rozgrywki, a z drugiej strony troszkę właśnie się to odbija na tym, że te role nie są takie bardzo istotną rzeczą jak w innych grach, nie wiem, Battlestar Galactica, czy Shadows Over Camelot, czy Martwa Zima czasami. Tutaj faktycznie to jest raczej drugorzędna sprawa, bardziej skupiamy się na tym, że jeżeli już wiemy na pewno, kto jest z nami w zespole, nie możemy po prostu go w jakiś sposób atakować, a raczej nawet powinniśmy go wspierać, jak w tym wypadku. No i co? Gra jest bardzo moim zdaniem regrywalna, bo ze wszystkich kart zawsze wam mniej więcej tyle zostanie albo i więcej, karty, które się nigdy nie pojawią w rozgrywce w tej konkretnej. Także naprawdę każda rozgrywka będzie inna, macie inne kombinacje kart.
Tak jak wam mówiłem ostatnio, że deck builderów za bardzo nie lubię, kiedy są całą grą. Tutaj faktycznie to jest tylko mechanika do wybierania akcji, które chcę wykonać na planszy. I właśnie w takim wydaniu mi to jak najbardziej pasuje. Też jest osłabiony tak deck building z tego powodu, że gra nie jest na tyle długa, żeby mocno korzystać z tych kart, które mamy. Tak? Jeżeli pozyskamy, nie wiem, w połowie gry jakąś kartę, prawdopodobnie raz, może dwa razy jeszcze ją zobaczycie na ręku i wykorzystacie. Tak? Także trzeba tutaj szybko działać, szybko punktować, nie ma za bardzo czasu na jakieś zwodzenie naszych przeciwników. Co już mówiłem, że pod względem klimatycznym naprawdę gra robi kapitalne wrażenie, wszystko tutaj działa, wszystko mi pasuje właśnie do klimatu Sherlock Holmes plus Cthulhu, to naprawdę świetne jest połączenie. No i co, no i fajne jest to, że mamy też dosyć proste zasady do wytłumaczenia, a głębia gry naprawdę jest duża. Siadacie pierwszy raz, nie załapiecie wszystkiego, jak tu powinno się grać, jak punktować, jakie są zagrywki, także ja uwielbiam takie gry, które pozwalają nam na uczenie się taktyki, uczenie się gry. Dopiero powiedzmy w trzeciej rozgrywce będziecie już tak śmiało grali sobie w taki sposób, jak po prostu macie konkretny plan i chcecie go wykonywać. Także dużo emocji, dużo takiego pozytywnego blefu czasami się pojawia w momencie ostatecznego punktowania, które też jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo wtedy dodajemy, odejmujemy te punkty w zależności od tego, kto co zdobywał. Osoby z drużyny przegranej też otrzymują minusowe punkty, także czasami to przeważa. I naprawdę ta gra trzyma w emocjach. Także z mojej strony to jest naprawdę duża rekomendacja. Na pewno przy składzie 3, 4, 5 osobowym będzie często wracała na stół. No i z mojej strony to jest wszystko. Także jeżeli cokolwiek pomyliłem przy kładowej rozgrywce, jedną rzecz chyba już wyłapałem, także notkę wam tam dodam, gdzie źle po prostu policzyłem symbole, ale jeżeli znajdziecie coś poważnego, dajcie znać na przykładowej rozgrywce, to będę poprawiał. No i z mojej strony to będzie wszystko, także dzięki wielkie, do następnego, hej!